irytuje mnie właśnie to, jak łatwo jest krytykować. Polityk, jak nasi grali, że jej było wstyd. Nie dajcie się wciągnąć w te krytyki. Dobrze tam ten dziennikarz powiedział, z drużyną się jest od początku do końca, a ona mówi, że współczuje kibicom, którzy oglądali taki mecz. Kobieto, oglądałam dwa te mecze i wiem, jakie były i widać braki, ale żeby do Lewandowskiego, świetnego piłkarza, przyczepiać się o to, że miał super fryzurę, to powiem ci jedno, kobieto, Lewandowski był tylko jeden, a piłka, może nie wiesz o tym, ma więcej piłkarzy i to jest drużyna, a nie tylko jeden Lewandowski. Emocje muszą mi trochę odpuścić, ale jest wciskiwane siłą rzeczy te wywiady i komentarze na temat jak graliśmy w tym mundialu. Ja oglądałam wszystkie mecze, więc ja wiem, jak graliśmy. To co mówię i słuchajcie, no i teraz siłą rzeczy po prostu w tym radiu słucham muzyki i nagle wciskany jest mi ten wywiad z tą panią polityk, która czepia się fryzury Lewandowskiego, że gra była okropna, ale fryzura Lewandowskiego była super. Wiecie, zarzut do Lewandowskiego, że miał super włosy. No kobieto, hello, to nie są zawody piękności. Ja rozumiem, że możesz mu zazdrościć i czepiać się, że miał dobrą fryzurę, a słabo grał. To hello, to kobieto, naprawdę podstaw nie znasz, bo nie jeden Lewandowski tak grał. Piłka nożna to jest gra zespołowa. Sorry. I wiecie, co jeszcze najgorzej mnie też wkurza? Że ta pani ma swoje opinie i ona może pisać, nie wiem, na swoim Twitterze, na swoim Facebooku. Takie dyrdy małe. Może pisać, może swój kanał na YouTubie otworzyć i może mówić, jak to Lewandowski wyglądał, a jak źle grał. Może to mówić. I jeżeli kogoś to ciekawi, co ta pani polityk ma do powiedzenia, to będzie jej słuchał i będzie słuchał jej jak wyroczni. Ale wkurza mnie najbardziej też to, że wciskane jest to w jakieś wiadomości, jakaś informacja. Mi naprawdę... I wiecie, to jest stacja ogólno taka z szerokim zasięgiem. Mnie to naprawdę nie interesuje, co ta pani ma do powiedzenia. A granie na emocjach ludzi, denerwowanie ich, to jest chyba właśnie siła tych mediów. I to, co właśnie powiedziałam w tym filmiku, który zaraz zobaczycie albo już widzieliście, bo nie wiem jeszcze, jak go połączę, to jest to, że zaskakuje mnie to tak naprawdę, że bazują te wiadomości na komentarzach kogoś. Powiem ci, kobieto, jeszcze jedno, że ludzie oglądają mecze i wiedzą i mają swoje opinie, a twoja opinia na temat fryzury Lewandowskiego właśnie to jest takie, że łapię ja też się na tym, że to jest takie granie na emocjach, rozumiecie? Tutaj zobaczcie, też to zadziałało na mnie, zagrało mi radio na emocjach, że wkurzyła mnie ta kobieta, ten polityk, że usłyszałam jej opinię, jej komentarz, który tak naprawdę mnie nie interesuje, ale zagrał mi na emocjach. I chcę wam właśnie przez to pokazać, że na tym bazuje wiadomości, na tym bazuje, zauważyłam wiele kanałów, które po prostu komentują, krytykują, skupiają się na innych działań, ludzi, działaniach. I najgorsze jest to, że inni tego słuchają. Obudźcie się, ludzie, błagam was. Nie dajcie grać sobie na emocjach. Ja też się złapałam w tym momencie, że dałam się ponieść emocjom. Ale ja to właśnie widzę i smuci mnie to ogromnie, że to nas spycha do takich zerowych poziomów energetycznych. To nie daje nic dobrego. Granie na emocjach jest najsłabsze energetycznie, to wam powiem. To szybko wybucha i dlatego zauważcie, że wiadomości
to są non-stop jakieś takie komentarze, jakieś takie granie właśnie na emocjach. Bo to szybko działa, jest zapalne, ale potrzebuje następnych, bo to jest taki najsłabszy poziom energetyczny. Nie dajcie się tym emocjom. Jeżeli was coś interesuje, wyrabiajcie sobie własną opinię, oglądajcie mecze, miejcie swoje zdanie i nie czepiajcie się też ludzi, wiecie, o to, jaką mają fryzurę. Co to ma do rzeczy? Kobieto. Okej. Pogoda się robi. Słuchaj. A propos naszego przegranego meczu z Kolumbią. Teraz jak to nagrywam, to jeszcze jesteśmy przed meczem z Japonią. Tak, ostatni mecz, honorowy, różnie. No i pełno tych filmików. Ja chyba jeden może obejrzałam czy coś, gdzie no dlaczego tak się stało, co się stało i tak dalej. Dlaczego tak słabo zagraliśmy? Hello! I to jest nasza ogólnie taka domena, że dużo się mówi o tym, co ktoś zrobił. Dania. Po prostu jesteśmy słabi. No i to mistrzostwa pokazały. Tak? Słaby czas, słaba kondycja, słaba strategia, widocznie coś trzeba zmieniać. Nic nie będzie zawsze działało przez dłuższy czas. Zmiany są potrzebne i jeden Lewandowski nie zagra za pozostałych. To jest drużyna. Tu nie ma cudów. Tu trzeba się wziąć do roboty. I taka właśnie przesłanka. I dlatego nie lubię, słuchajcie, później słuchać, oglądać komentarzy, jak to źle gramy, albo co powinniśmy, albo nie powinniśmy. Strasznie mnie takie rzeczy irytują. Co powinniśmy, co nie powinniśmy. Oni dobrze wiedzą, co powinni, co nie powinni. Po prostu więcej robienia, ćwiczenia, a mniej gadania. I gadanie takie, że no już na pewno teraz to z Japonią, nieważne czy wygramy, czy nie wygramy. I takie, no bo po prostu, a mówię to w kontekście takim, że to jest znowu takie coś, co chciałam wam przekazać, że nie skupiajcie się na tym, co kto komentuje i jak co kto postrzega. Jeżeli dany aspekt was interesuje, w moim przypadku powiedzmy piłka nożna, więc ja nie słucham komentarzy, jaki to był mecz i tak dalej, tylko jeżeli mnie interesuje mecz, to go oglądam. I po prostu mam wrażenie, że telewizja i te później wszystkie komentarze, relacje i mówienie, co powinniśmy, a nie powinniśmy, jest nic nie warte. Bo każdy, kto ogląda mecz, jest na tyle rozwinięty, że widzi, czy ta piłka jest dobra, czy nie. A bycie za swoją drużyną to jest po prostu normalne. To jest integracja, to jest Polska i tak dalej. I czy oni będą grać źle, czy dobrze, to sercem zawsze będziemy z nimi. A takie kminienie, dlaczego i tak dalej, są od tego ludzie. I tak naprawdę ci, co mają na to wpływ, co najmniej mówią. Zobaczcie, co powiedział po meczu z Kolumbią Lewandowski. Mam świadomość, że nie będzie to łatwa i przyjemna rozmowa. Położyliśmy ten mundial. Potrafisz opowiedzieć dlaczego? Muszę się chyba na dla zdrowia po prostu stać. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To nie jest tak, że przegraliśmy minimalnie. Dokładnie. Ale nie da się przeskoczyć błędów, a przeciwnik wykorzysta każdą nieuwagę i każdy błąd. Dokładnie. Sam Lewandowski nie wygra meczu. Jest nas więcej, tak? To jest drużyna.
Właśnie. Kolumbia była lepsza. A nie, co później komentowali i dorabiali do tego ideologię. I tak jest właśnie w życiu. I chciałam ten przekaz wam przekazać. Jeżeli was coś interesuje, to zainteresujcie się źródłem, a nie przekazami. To takie śmieszne troszkę może, ale to też apel do ludzi, tak, którzy, nie wiem, uczą się, studiują. Przeczytanie streszczenia książki nie da ci wizji książki, przekazu, bo streszczenie jest tylko pewnym odbiorem danej osoby, która to streściła. To, co ty wyniesiesz z tej książki, i tak jest z każdą rzeczą, to będzie twoje. I tak jest z każdą rzeczą, którą robicie w ogóle w życiu. Wszystko jedno, co to będzie. Czy rower, czy obejrzycie tysiące filmików o rowerze, że jakie można napotkać trudności, czy na wrotkach, czy na rolkach. To ja, jeżeli nie weźmiecie tych wrotek, nie założycie na nogi, nie wsiądziecie na rower, to każde opisy, komentarze i wskazówki na nic się nie przydadzą. Musicie sami doświadczać. Dlatego jeżeli w polityce, jeżeli ktoś coś mi mówi, a bo tamten widziałeś i ten, ja mówię, nie, nie widziałam. Jeżeli chcę i jakiś temat mnie interesuje, nie wiem, to oglądam obrady sejmowe. I nie wyciągane i urywki, wyrwane z kontekstu rzeczy, tylko po prostu cały kontekst. To wtedy sobie ustawiam, szukam całego przekazu, na przykład sejmu o danej sprawie. Nie słucham przekazów, komentarzy, streszczeń. A zauważcie, że telewizja i w ogóle wiele też zauważyłam w ogóle, bo YouTube mi podrzuca, wiele kanałów żyje z tego, że komentuje kogoś życie, kogoś kanał w ogóle. I to jeszcze jest mało. A najbardziej zaskakujące jest to, że to ludzie oglądają i dalej komentują. I to jest bezproduktywne i to nie daje nic. To daje tylko to, co wam kiedyś powiedziałam, chyba ludziom szczęście, czyli porównywanie się. No ja taka nie jestem, ja jestem lepsza, bo mam coś tam. Przekaz do mnie, jeżeli was coś interesuje, to nie zajmujcie się przekazami, tylko źródłem. Ja jeżeli oglądam piłkę, to nie chcę słyszeć, że ten bramkarz czy ten piłkarz jest dobry. Ja widzę to. Jestem na tyle edukowana i widzę, że widzę, że ktoś się stara, czy nie. A jeżeli chcemy to poprawić, to naprawdę zauważcie, że ci ludzie, którzy są w tym, najmniej o tym mówią, bo oni więcej robią. Bo tak wszystkim się wydaje, że to jest tak łatwo. Tak tylko mają do roboty, że piłka, że taką kasę to powinni. Nic nie powinni i nie jesteście w tym. Nie ocenię, dlatego tak łatwo jest nam tak prosto ocenić i że do dupy. Przekaz, bo widzę, że dużo gadam, więc to nie będzie nic do żadnego vlogu, tylko następny mój taki przekaz. Robi się piękna pogoda. Skupiajcie się na sobie, na centrum. A jeżeli interesują was rzeczy, to szukajcie źródeł. Nie przekazów, słuchajcie, bo przekazy mają to do siebie, to jest naturalne, że będą coś dodawały, będą coś skracały. To jest normalne, bo każdy ma inną perspektywę, po prostu. Każdy coś innego, na coś innego zwraca uwagę, jest bardziej wrażliwy na coś. To jest naturalne. Najważniejsze jest dojście do źródła. Jeżeli interesuje was piłka nożna, to interesujecie się piłką, strategią, piłkarzami, chodzicie na spotkania, jesteście w tym. A takie ocenianie kogoś, bo coś tam i dywagowanie, czy i dlaczego źle gramy, jest bezsensowne. Dlatego też mnie też śmieszy wiadomości, tak? Wiadomości są filtrem czegoś, tak? Przekazu, urywkiem, wyrwanym, to tak jak filmy. Ja też tworzę filmy, które mogę w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu przyciąć.
I to takie są wiadomości, one pokazują pewną perspektywę, pewien zamiar, który chcą przekazać Wam. Jeżeli Was interesuje dany temat, to wejdźcie w głąb. Nie wiem, wejdźcie w obrady sejmowe, w życie, a nie takie płytkie, wiecie, skomentowanie, bo ktoś coś tak powiedział, no i bo on miał rację. A jaki zamysł był twórcy? Ja zawsze odnoszę się do twórcy i nie oceniam, wiecie, najbardziej boli mnie to, że i dziwi mnie to, że tyle powstaje właśnie wiadomości, kanałów takich, które żyją z tego, że coś komentują, coś pokazują wam z ich perspektywy, tak jak chcą to pokazać po prostu. I jeszcze na tym żerują, wyśmiewują, komentują, tak jakby ludzie sami nie mogli tej rzeczy obejrzeć i wyrobić sobie o tym zdania. Bardzo to jest dla mnie dziwne zjawisko. To taki przekaz mój. Robi się pogoda w końcu. Patrzcie, jakie piękne niebo. Na wyciągnięcie dłoni. Bo to ostatnie dni to naprawdę były zimnawe. Także sięgajcie do źródła, a nie do przekazów, bo ktoś Wam tak powiedział. Nie. Jeżeli na czymś Wam zależy, coś chcecie poznać, to sięgajcie do źródła, a nie do opisów i przekazów innych ludzi, bo to są zawsze inne perspektywy. Ważna jest Wasza perspektywa. Trzymajcie się zdrowo, ciepło, słonko nosimy w sobie. Widzimy się już niedługo.